Witam, mówi do was kapelusznik. Zanim przejdziemy do omówienia rozdziału, to mały news. Razem z Veksem Amatornem i Desterem założyliśmy wspólny serwer Discord, także link w opisie i serdecznie na niego zapraszam. A my przechodzimy do omówienia. Na okładce powrócił Charlotte Cracker, niewidziany od kilku lat. Miło go w końcu zobaczyć. A dwójką osób, która wbiła na terytorium Whole Cake Island, okazała się Reiju i jej brat. Cóż, spodziewany kierunek ze strony Ody. A sam stricte chapter rozpoczynamy od pięści Luffy'ego i Momo dalej na siebie narzeka, przypomina sobie o swojej misji, czyli odbudowie klanu Kozukich i z całych sił próbuje dalej przesuwać wyspę z pola rażenia Luffy'ego oraz Kaido. Natomiast sam Smog rozpoczyna mówić o śmierci Odena i przemienia się w ognistego smoka. Warto zauważyć, że Orochi teraz też płonie, mamy tutaj bardzo duże symboliczne nawiązanie do śmierci Odena. Dena, który został ugotowany. Ale wracając, Kaido mówi do Gumiaka, że teraz po 20 latach Luffy przybywa na Wano jako nowy bohater, na którego czekali mieszkańcy tego kraju. Jednak dodaje, że tego bohatera i tak się nie doczekają, sugerując zdecydowaną klęskę protagonisty. Jednakże Luffy w tym miejscu przypomina sobie nauki dziadka Hyo i obaj z Kaido zderzają się, używając swoich ostatecznych ataków. Kiku i Kiemon znowu umierają, samuraje kibicują Luffy'emu i tak dalej. Wydaje mi się, że przypominanie sobie teraz nagle o używaniu zaawansowanego zbrojenia przez Luffy'ego jest absurdalne. Przecież od treningu w Udon cały czas go używa i z tą myślą was zostawię. No ale nic, idziemy dalej. Teraz przejdźmy do retrosów, których nie ma sensu tak naprawdę omawiać. Oda na tyle często nam przypominał o wszystkich wydarzeniach i tragediach z Wano, że nie wydaje mi się po prostu, iż po raz ente przypominanie tego samego ma sens. Jedyną nową kwestią jest pokazany bunt Daimyo po śmierci Odena, o którym Oda wspominał chyba w SBS-ie albo One Piece Magazine, już nie pamiętam dokładnie, ale było wspominane. Zresztą ten bunt i tak został skrócony do kilku paneli. Przynajmniej tych, co ominęło lub nie pamiętają z wyglądu Daimyo, mają okazję sobie nadrobić lub przypomnieć. No i wracamy do obecnych wydarzeń. Orochi płonąc, znowu gada to samo, że zabierze Hiyori ze sobą do piekła, ale wkracza Denjiro, który ścina mu głowę i nadal nie wiadomo, czy Orochi żyje. Moim zdaniem tak. Zresztą pogubiłem się, ile razy już umierał i wstawał. Więc zobaczymy, pożyjemy. Ludzie wypuszczają lampiony z życzeniami do nieba. Tymi życzeniami są, żeby Orochiego szlak trafił, czy wydostanie się z tego piekła itp. Rozdział kończy się tym samym, czym go zaczęliśmy, czyli zdarzeniem Gumiaka z Kaido. Nie wiem jak wy, ale ja się czułem dziwnie czytając ten rozdział. Totalny filler, który na dobrą sprawę prawie nic nie rozwinął. A akcja obecnych wydarzeń też nie poszła do przodu, bo ścięcie głowy Orochiemu widzieliśmy multum razy i to nic nie dało. Ten rozdział dla mojej osoby przypomina wręcz wydarzenia z Namek z Dragon Balla, gdzie jakby ktoś nie wiedział, to akcja też się toczyła i dłużyła na milion sposobów. Jeżeli ktoś do tych retrosów podszedł bardzo emocjonalnie i finalnie mu się rozdział podobał, to spoko. Ale ja nie potrzebuję na świeżo po raz któryś przypominania tego samego z lekką dawką nowości. Moja ocena tego rozdziału waha się między 0 a 3 na 10. Ciężko mi się zdecydować, bo Oda ewidentnie dąży do tego, żeby zakończyć walkę z Imperatorem na 1050 rozdziale, żeby było równo i liczby się zgadzały. Także to tyle ode mnie. Piszcie swoje przemyślenie odnośnie rozdziału w komentarzach. Jeżeli się podobało, zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę i do zobaczenia w następnych materiałach.